Są przeznaczone, żeby manipulować dwoma ramionami, przekładać im elementy, a drugi do układania kostki Rubika. Roboty zostały wydrukowane w całości na drukarce 3D i łączą sobie trzy elementarne dziedziny nauki, czyli informatykę, robotykę i elektronikę. Mój projekt jest propozycją holistycznego podejścia do stworzenia paliwa przyszłości i oraz jest krokiem w stronę wprowadzenia ekologicznych rozwiązań do naszego życia. Prezentuje on tutaj metanol jako nowe paliwo, które jest w stanie zastąpić benzynę oraz możemy je wykorzystywać do ogrzewania budynków. Naszym projektem jest Rakun. Jest to projekt, który pozwoli ludziom zaoszczędzić czas oraz usprawni ich życie codzienne. Poszerza on również wiedzę odnośnie segregacji śmieci. Polega to na tym, że podczas wyrzucania produktu do kosza skanujemy go na naszym urządzeniu, po czym produkt dodaje się automatycznie do listy zakupów w naszej aplikacji mobilnej. Razem stworzyliśmy innowacyjny projekt o nazwie TCS. Jest to symulator zajęć praktycznych wirtualnej rzeczywistości. Obejmuje jak na razie on dwa moduły. W pierwszym użytkownik może poskładać w pełni funkcjonalny komputer, a w drugim przeprowadzić doświadczenia w laboratorium wysokich napięć. Tworzymy projekt wyrzutni ratowniczej LiveGun. To jest wyrzutnia, która wyszywuje samopompujące się boje ratownicze do osoby tonącej, dzięki czemu możemy ją uratować i bezpiecznie wyciągnąć z wody. Sama wyrzutnia jest bardzo intuicyjna oraz prosta w obsłudze, dzięki czemu każdy z niej może skorzystać nawet bez przeszkolenia. Chciałem, żeby Pałac Prezydencki włączył się w akcję takiego promowania polskich młodych talentów, młodej myśli przedsiębiorczej w Polsce, innowacyjnej. Cieszę się bardzo, że jesteście. Bardzo dziękuję za tę prezentację waszych pomysłów, waszych wynalazków.